pośredniczce wszelkich łask. Święty Maksymilian Maria Kolbe. Niezawodną i niezbitą jest prawdą w Kościele katolickim, że Matka Boża jest pośredniczką wszystkich łask. Prawda ta była już znaną w pierwszych wiekach chrześcijańskich, lecz nie miała takiego jak w obecnych czasach zainteresowania, a to z tego względu, że Bóg ją zostawił na czasy późniejsze. O tej prawdzie nauczali ojcowie Kościoła i wielu teologów. Na ten temat dużo osób rozprawiało. Heretycy wprawdzie zarzucają Kościołowi Świętemu, że ustanawia dogmaty, lecz zupełnie się w tym twierdzeniu mylą, bo Kościół Święty tylko potwierdza, co wierni uznawali i uznają za niezłomną prawdę. Podobnie działo się z niepokalanym poczęciem Najświętszej Maryi Panny. Przed ogłoszeniem tego dogmatu mnóstwo teologów, uczonych, a nawet znacznych jednostek w Kościele sprzeciwiało się temu, głosząc, że jest niedorzecznością. Matka Najświętsza sama to potwierdziła, objawiając się w Lourdes, co przed 4 laty Kościół Święty ogłosił. Wielka i nadzwyczajna liczba cudów, jakie się tam działy i dzieją, potwierdza nieomyślność Kościoła Świętego. Działalność milicji niepokalanej i rycerza opiera się właśnie na tej prawdzie, że Maryja jest pośredniczką wszelkich łask, bo gdyby tak nie było, próżne byłyby nasze prace i nasze zabiegi. W świetle uwag z odczytów, które słyszałem, przedstawia się mniej więcej w ten sposób. Źródłem wszystkiego bytu, tego, co nie jest niczym, jest Bóg i to pochodzi od Pana Boga. Jednak według porządku ustalonego od Boga, wszystkie dobra udzielane bywają ludziom przez Maryję, a nie wprost. Stąd też wszystkie łaski otrzymujemy zawsze nie inaczej jak przez Maryję. Co do sposobu udzielenia łask, to w tym względzie nie możemy wiele powiedzieć, bo nasz umysł jest zbyt ograniczony, by mógł pojmować tak wzniosłe tajemnice nadnaturalne. Wiele jest rzeczy mało lub wcale nam nieznanych w porządku natury, a w porządku łaski tym więcej, bo my mamy zmysły i w życiu naszym przeważnie nimi się kierujemy. Tutaj musimy zamilknąć i najwyżej to powiedzieć, co święty Paweł powiedział porwany do 3. nieba. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Pan Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Możemy wprawdzie dużo myśleć i wnioskować o tym, lecz lepiej milczmy i dużo prośmy, żeby ta prawda, że Matka Boża jest pośredniczką łask wszelkich, jak najprędzej jako dogmat wiary świętej została ogłoszona. Wiele się do tego przyczynimy, jeśli się będziemy gorąco o to modlić i gorliwie pracować dla chwały niepokalanej. Przyjacielu, kupując książki albo audiobooki na stronie małego, rodzinnego, chrześcijańskiego wydawnictwa
na jej głowie.pl sprawiasz, że pojawiają się audiobooki i książki największych mistrzów życia duchowego, które nie były publikowane od kilkudziesięciu lat. Pamiętaj, prosimy o nas w modlitwie. My pamiętamy o Tobie.